Nasi uczniowie wracają do szkoły, ale nie spodziewają się, że czeka ich niespodziewane dyktando z tekstów Que bona fide. Czy dostaną dziś pozytywne oceny? Ja pierdzielę. Znowu ta szkoła. Trzeba wracać do budy. A tak fajnie było w domku. No, nawet nie mam co wyciągać, bo wszystko tutaj leży. Dobra, no i co dzisiaj? A ja? No nie wiem, no ja jestem uczniem. Podobno jakieś matury trzeba napisać. Tak więc, drogi uczniu, dzisiaj będziesz pisał dyktando z... Telefony wycisz! To nie mój! Będziesz musiał napisać dyktando z tekstów poety z Ciechanowa, bardzo znanego. Ciechanowski poeta. Ja był na polskim. Nie, nie było. Nie, no panie nauczycielu, nie było tego na lekcji. Co to ma być w ogóle? Jak tam gotowy na dyktando? W ogóle z czego to jest? Panie Walczuk, czy pan jest gotowy? Jak najbardziej, jestem twoim nowym idolem. Czy jesteś gotowy na dzisiejsze dyktando? Witam serdecznie. Wróciłem po ciężkim... O kurde... Po ciężkiej koronce. Po Burger Kingu. Dobra, bo to jest... Dyktando BDS, tak? Oczywiście. Za co start? Ha, czemu to jest kłębo? O co chodzi? Dobra. Dobra, to ja startuję w takim razie. Szubienica, pestycyd, broń. Słowo, co sprawia, że chciałby cię zabić każdy. Szubienica, pestycyd... Zabić każdy. Zabić za essa. Dobra, słowo, co sprawia, że chciał... zabić będzie. Nie mogę przejmować się tym, co gadają błazny. Błazny jak na dworze królewskim. Nie mogę... co gadają błazny. Idę sobie 5 minut. O tym co co dogadają błazny. Były a zny. Essa! Znowu piszę w tę noc. Trzeci dzień, jeszcze wczoraj nagrywałem spięty demo. Fuck, ja pamiętam tego, dobra. Znowu piszę w tę noc. Znowu piszę w tę noc, trzeci dzień rodeo. Half Dead utwór. Half Dead. Znowu piszę w tę noc, trzeci. Piszę to trzeci dzień rodeo. Że on chleje, chyba tak mi się wydaje. Dwa kraje, udałoby być kak. Nie noszę obie, mam inny vibe. Vibe przez W czy przez V? No to dyktando. No to pewnie przez vibe. Zamawiam bombę i bibimbap. Ona wodę i sticky rice. Dwa kraje w dobę bez dzikich kart. Nie noszę obie, mam inny vibe. Dwa kraje w dobę bez dzikich kart. Nie noszę obie, mam inny vibe. Vibe, ale to jest angielski vibe, tak? Wszystko się pali jak zachodnia Sahara. Ja nie wierzę w prawdę, bo to... Fama. Wszystko się jak zachodnia Sahara, ja nie wierzę w prawdę, bo prawda to fama. Ja nie znam tego, nie pamiętam jak to w ogóle szło. Wszystko się zmienia jak zachodnia Sahara. Arabska noc, wszystko się jara jak zachodnia Sahara. Oczywiście, że tak. W moim rodzinnym domu obok Płoński tam było? Albo Błoński, albo Płoński, chyba przez P. Zorza, siedzę samotnie, ten dźwięk w moim rodzinnym domu obok. Naprawdę ulicę musiałeś? Ten dźwięk, no to chyba słyszę ten dźwięk, tak mi się wydaje. Siedzę samotnie i ten dźwięk w moim rodzinnym domu obok kobiet 6. Wszystko się zgadza. W moim rodzinnym domu obok to jest jakaś Płońska 6, coś takiego było. Błońska 6 może. Płońska wpiszę, Płońskiej w sensie, obok Płońskiej 6. Odbijam tych zepsutów typu, gdy idę tędy z nią z moją malką Candy, mam od niej plakat z Blow. Blow, bardzo fajny film z Johnem Deppem, polecam serdecznie. Candy. Mam od niej plakat z Blow, ha! Pamiętam było w odcinku. Essa? Candy, odbijam tych zepsutych typów, gdy idę tędy z nią z moją malką Candy, mam od niej plakat z Blow. Było to w jednym odcinku dyktanda. Say lovey. Mów do mnie jeszcze. Nie pamiętam, ja tego mało słuchałem w kule, bo... mów do mnie jeszcze jak pani Foster. Selawi. Mów do mnie jeszcze jak pani bloger. Bloger. Znów mam te disa. No i idealnie, wszystko się zgadza, wszystko jest poprawnie. Znów mam ochotę pić modę, to wiadomo. Selawi. Znów mam ochotę nie lubić modę. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Bubble tea. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowy wygląd. Bubble tea. O, w ogóle ja w czapce siedzę cały czas. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców, żeby dobrze napisać. I teraz o, druga strona. Dobra, niewiele jest tego dyktanda. Dobra. Jest następna strona, czy nie? Mhm. Dobra, jest. O kurde. Hype. O Jezus. Hype, że mogę to nagrać jeszcze raz. Bo jak głową przytulać Jabba Hutt. Hype? To jest... Co to jest hype? Boże, z hype'u, to nie pamiętam raczej. Buja przy tym nawet Jabba Hutt. Mam taki hype, że mogę nawinąć to jeszcze raz, jeszcze raz. Drugi raz, nie jeszcze raz, drugi raz. Buja. Dobra, na razie dalej dam. Pusty materac, mam jak Airbnb. A je! Popek?
A je! Nie zjadź się czy głupi. Okej, okay, jest high bay. Tak jak Furby. Jak to się było? No mi się wydaje, że to Furby, no to jak sierść. Furby. 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 Tamagotchi, pusty materac mam jak Airbnb. No, pusty materac mam jak Airbnb. Ej, potrzebuję opieki tak jak Furby. Jak się pisze Furby? Chyba Furby. Furby, no bo to jest fur, jak futro, czyli fur, no. Fur. By. Metallica. Stadion nie klub, bo znają Candy z wąsy jak są, włosy jak hitelcy. Metallica 808. Stadion nie klub, bo znają Candy z Eski. Z Eski. High Bay. Nie chodzi o to, że masz hajs. Tylko o to, że mówi się siano. High Bay. Nie chodzi o to, że masz od starych auto, furę od starych albo auto, nie wiem. Tylko o to, że mówi się furę wpisze, nie wiem co się mówi. Nie chodzi o to, że masz kwit od starych, tylko o to, że mówi się rodzice. Dobra, znak zapytania. Tego nawet nie będę próbował, bo tego nawet nie znam tego. Zadanie, dlaczego te... Znów zgromadziły się we mnie, dlaczego? Dobra, znaki zapytania. Dlaczego te emocje znów się zgromadziły we mnie? Oczywiście emocje. Dlaczego chorągiewy tak szybko zwątpiły we mnie? To jest proste. Czyli chorągiewy przez jakie? O takie coś się pyta. Przez CH, dobra, przez CH, to już jestem pewien. Graficznie widzę, że przez CH. Przez samo H by dziwnie wyglądało. Mój fryzjer jest G-E-I-M, dobra, pasuje. Mój prawnik jest Żydem. Gejem, dealerem. A siostra jest wege, to na pewno. Tylko wege przez H czy przez W? Chyba przez W. A siostra jest wege. Mleko i miód. Mój prawnik jest... O, tutaj jest fajne do uzupełnienia. Mój prawnik jest Żydem. Mój fryzjer jest gejem. Mój brat był dealerem. A siostra jest wege. Przez V napiszę. Mam nadzieję, że to będzie dobrze. Mój prawnik jest Żydem. Mój brat był dealerem. Matcha latte, podlewam rośliny, oglądam... Matcha latte, podlewam rośliny, oglądam... anime na Netflixie. W moim tisie XXL czekam aż... Na moim teście XXL czekam aż... Oh fuck. A to jest ciężkie. Czekam aż coś tam wyjdzie, nie wiem, dobra. Matcha latte, podlewam rośliny, oglądam anime. Buja przy tym nawet Jabba Hutt, buja, nie wiem, brzuchem niech będzie. Buja brzuchem. Nie wiem, czy to tak jest. No i co? No i tutaj już 2 sekundy, no i będę miał 2 luki w takim razie. Dobra, koniec. Chyba mogę to skończyć mimo, bo dalej nie wiem. No dobra. Nie no, chyba będzie, czwóra będzie, powinna być mi się wydaje. Dobra. To bym mógł znać. Aj, czwór. No niestety. Ale wydaje mi się, że nie zrobiłem takiego błędu, że sobie coś tak wymyśliłem, co nie? Że bardziej po prostu leci, mam 100% dobrze, jak wszystko co napisałem, co nie? Zobaczymy. Tym, na nie zdążyłem. W moim teście dzisiaj się czekam aż słoneczko. No nie pisz tego słoneczko, co to ma być? Ja byłem tu, no czytałem. Wiem, ale nie wyszło. Tu, to zostawiłem specjalnie, żeby nie było. No to ci tego słoneczka. Nie, to ja ci nigdy więcej jak będę ci prowadził, nikt ci nie zaliczę. Teraz prace zostaną sprawdzone i ocenione według sprawiedliwego systemu traktującego wszystkich uczniów równo. Tak więc panowie, jak tam wasze oceny? No to tak, ja uzyskałem wynik, uwaga, 12 na 25 punktów, 48%, 2+. No i łatwo, łatwo. W ogóle beka z ciebie, będziesz pod mostem spał, bo się nie uczysz. Kujo nie... Jaka beka z ciebie, ja się w ogóle nie, a ja jeszcze nie zostałem. Dobra, dobra. 2+. Ale masz ile procent? Ten będzie na dworcu. Ja mam więcej. Na dworcu. I to nie jako konduktor, nie jako konduktor. A ty byś mi lubił loda na dworcu. Dobra, lepiej kup bilety. Lepiej pokaż swoje punktacje. Pakuj walizę. Pakuj dobra. Walizę. No. Teraz ja. Ale debil! Nie, no miała być piątka! Przyjdę ze starym! Nie rzucę! No, 19 na 25. Teraz możemy się bić. Skandal! Skandal! Nienawidzę szkoły!